To była pierwsza oficjalna konferencja prasowa nowo wybranego prezydenta Leszna Grzegorza Rusieckiego, a na niej apel do ustępującego Łukasza Borowiaka. W przestrzeni publicznej emocje zaczęła budzić szkoła podstawowa nr 12. Grzegorz Rusiecki zaapelował o niepodejmowanie w ostatnim okresie urzędowania żadnych personalnych decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Leszno. Ten apel może mieć związek m.in. z konkursami na dyrektorów leszczyńskich szkół. Ja myślę, że nieprzypadkowo termin konkursów został tak wyznaczony, natomiast mój apel do pana prezydenta jest sformułowany dość jednoznaczny, obejmuje on wszelkie decyzje personalne. Prezydent Łukasz Borowiak ogłosił w marcu konkursy na dyrektorów leszczyńskich placówek oświatowych. Dotyczą dwóch podstawówek, nr 9 i nr 12, Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych oraz Przedszkola nr 21. Tydzień później powołał komisje konkursowe, na czele których stoi wiceprezydent Piotr Jóźwiak. W skład komisji wchodzi też naczelnik Wydziału Edukacji Robert Frys, przedstawiciele kuratorium, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Związków Zawodowych. Na zgłoszenia do konkursu miasto czekało do 4 kwietnia. Jak poinformował nas naczelnik Robert Frys, na konkurs na dyrektora SP9 płynęło jedno zgłoszenie, na dyrektora SP12 dwa zgłoszenia i po jednym zgłoszeniu na dyrektorów Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych i Przedszkola nr 21. Zgodnie z procedurami od 4 kwietnia, kiedy upłynął termin składania ofert, w ciągu 14 dni musi być przeprowadzona procedura konkursowa i nie można jej przerwać. Konkursy będą odbywać się w dniach 17-18 kwietnia, poinformował naczelnik Robert Frys. Emocje zaczęła budzić szkoła podstawowa nr 12. Jej dyrektor Ireneusz Matłoka ogłosił, że przechodzi na emeryturę. 7 kwietnia zdobył mandat radnego z komitetu PL18, a to oznacza, że i tak nie mógłby pełnić tej funkcji jako radny. W przestrzeni publicznej pojawiła się plotka, że w konkursie ma wystartować Lidia Baksalary. Zapytaliśmy ją o to. Lidia Baksalary, była radna PL18, zdementowała te informacje. Nie ubiega się o stanowisko dyrektora SP12. Lidia Baksalary dodała, że nie ma podyplomowych studiów z zarządzania, a to jeden z wymogów konkursu.